Siema, tutaj Mieszko, grupa operacyjna, razem z Ziemowitem w studiu, specjalnie dla do Radio Persi. Dostaliśmy internetem pytania, konkretnie drogą mailową, bo gadu-gadu nie używamy, nie? Używasz gadu, Ziewo? Dzieło mówi, że nie używa. Dobra, pierwsze pytanie, które Nie używam! No dobra, to u Ziemowit. Pierwsze pytanie. Pytanie brzmi tak. Myślisz, że Doda odwoła się od wyroku i czekają was kolejne rozprawy? Myślę, że się odwoła, bo już to zapowiedziała w necie. I szczerze jej współczuję, ale bardzo się cieszę, że będą kolejne rozprawy, bo będę sobie znowu, bo znowu będę mógł ubrać się w krawat. A ty się cieszysz, ziemu? Ziemu się nie, cies A jakie nie cieszy. Było pytanie? Dobra, drugie pytanie. Kiedy będzie premiera płyty? No wiem, że zwlekamy z płytą, ale materiał wybuchowy musi być naprawdę wybuchowy. Dzisiaj skończyliśmy właśnie nagrywać i dopieszczać piosenkę pod tytułem Dzieci Neo. I myślę, że płyta będzie w końcówce grudnia już na pewno. Tak myślę. Trzecie pytanie. Kto jest tajemniczym gościem w nic nas nie łączy? Gość, jest, gość w nic nas nie łączy, jest tak tajemniczy, że oczywiście nie zdradzę e, jego tożsamości, bo inaczej nie byłoby tajemnicy. E, jak na razie ta piosenka chyba pójdzie na kolejną płytę grupy operacyjnej. E, czeka sobie e, w projektach. Czwarte pytanie. Grasz na jakimś instrumencie? O, ja nie gram, ale jest tutaj e, specjalista od instrumentów, na pewno się wypowie. przy ziemą. Grasz na jakimś instrumencie? P Płciowym, na organach płciowych. Aha, wiedziałem, że powiesz coś głupiego. Nie gram na żadnym instrumencie i bardzo dobrze dla instrumentu. Piąte pytanie. Kto śpiewa z tobą w piosence Dni naszego życia? W piosence Dni naszego życia śpiewa dziewczyna, która się nazywa Karolina Maślak, z tego co pamiętam. Cześć Karolina, pozdro. I chyba aktualnie nie kontynuuje kariery muzycznej, nad czym bardzo boleję ja osobiście. Kolejne pytanie. Nie, no, kolejne pytanie jest takie, że go nie przeczytam. Kolejne pytanie. Jak myślisz, jaki rap będzie... Ja bym chciał to poprzednie pytanie. Dobra, to jest pytanie dla Ziemowita. Ulubione warzywo? Marchew! Dobra, pytanie kolejne. Jak myślisz, jaki rap będzie za kilkanaście lat w Polsce? Czy wierzysz w młodych wykonawców tego gatunku muzyki? Wierzę, bo wierzę, że wiara góry przenosi, ale to jest tylko moja wiara, bo fakty na razie nie potwierdzają tego, w co ja wierzę. Myślę, że w rapie będzie tak samo jak w roku. Będzie bardzo dużo badziewia i kilku fajnych wykonawców. I ostatnie pytanie. Macie ostatnio weekendy wolne od koncertów. Co robicie w te dni? Jemy marchew! <laughs> Staramy się wyluzować, dobrze poimprezować i zrelaksować, nabrać energii przed kolejnymi koncertami w sezonie wiosna 2010, kiedy dodamy czadu z nowym materiałem. Do usłyszenia. Słuchajcie nas na radio.